Halo, halo, dzień dobry, witajcie serdecznie. Jak wiemy, mamy najnowszą wersję 1.9, prawdaż? Ale czy wiedzieliście, że kiedyś oficjalnie istniała wersja 2.0? Znaczy, no może oficjalnie to trochę za dużo powiedziane, ale została wydana przez Mojang. A kiedy została wydana? Ano w 2013 roku. Owce, no, nie drzyjcie się. W 2013 roku, zgadnijcie kiedy? 1 kwietnia, tak, było to właśnie w Prima Aprilis. I to się, już wychodzę wam do menu April Fools, jak widzicie. Tutaj widać Minecraft 2.0. Wchodzimy z powrotem i dzisiaj wam przedstawię, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, co wtedy mogliśmy spotkać. Bardzo śmieszne rzeczy dodali, tam aż się ciągnie po horyzont rzeczy, które dodali. Dobra, może zacznijmy najpierw od tego czegoś. Tutaj widzicie, mamy różową wełnę i doniczkę. A do czego to może nam się przydać? A no właśnie, zaraz zobaczycie. Wsadzam kwiatek do doniczki i... Uuu! Patrzcie! O, dzień dobry! Ej, ale czy ty... Ej, ja zostawiam, chyba chcę mnie zgwałcić. Patrzcie, serduszka jakieś latają. No weź mnie zostaw. Dobra, słuchajcie, zabiłem go, ale jeszcze zapomniałem wam coś pokazać. Zobaczcie, robimy tego widera. Jak widzicie, w ogóle on ma jedną głowę. Jeżeli klikniemy na niego cukrem, te głowy się dodają. Dobra, już możesz mnie nie kochać. Już przestań mnie kochać tutaj. Gin. Wiadomo, Netherstar tak samo wyrzuca jak normalny wider. Tak więc lecimy teraz do następnej rzeczy. Jakie są to? Znaczy, no są to owce. Mamy jabłuszko, proszę bardzo, mamy jabłuszko. No i wiadomo, owieczki tutaj są fajnie, wszystko ten. Klikamy na nie. Klik, klik, klik. I owieczki idą do góry, jak baloniki. W sumie one to trochę wyglądają teraz jak baloniki, czyż nie? Jakie baloniki fajne. Dobra, owieczki będą sobie tam leciały do góry, a my przechodzimy teraz do krów. Tutaj jabłuszko mi niepotrzebne. Tak, po pierwsze mamy jeszcze dodaną inną skórkę krowy. Jak widzicie, tutaj inny skin ma. No, taka dziwna trochę jest, prawda? Co to? Dobra, ale patrzcie na to. Mamy tutaj siano. Jeżeli klikniemy sianem prawym przyciskiem na krowę, na razie na normalną, klik, patrzcie, ona tyje. Klik, klik i zaraz wybuchnie, ponieważ się przeje. Klik, patrzcie, on teraz jak owca wygląda. I klik, nie jeszcze. I teraz klik, jeszcze raz. A ostatni klik. Bum, wybuchła, ponieważ się przejadła. Wszystkie krowy mogą teraz wybuchać. No i oczywiście po sobie mięsko zostawiają. Dobra, teraz mamy tutaj kurczaki. Po pierwsze, jak widzicie, jest inna tekstura krowy. Jezus, kurczaka, oczywiście o kurczaka mi chodzi. To dlatego, że zwykłe kury, wiadomo, znoszą jajka. A ten kurczak znosi diamenty. No akurat teraz nic nie widać, że coś zniósł, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że on znosi diamenty. No i tak, daję sobie game moda 1 i kury mogą mnie bić. O, widzicie? A mam chyba teraz na peaceful, tak? Ale jak nie będę miał na peaceful, to będą mnie biły. O kurde, dobra. Jak widzicie, teraz kurczaki są agresywne i mogą się klonować. One mogą się zacząć klonować. Dwa kurczaki z jednego dodatkowe mogą się stać. Teraz tutaj niestety nie widać tego, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że po prostu kurczaki mogą się klonować. Po prostu, jeżeli będziemy jakiś jeden atakować, to dwa dodatkowe będą również mnie atakować. Po prostu się sklonują i będą trzy wtedy kurczaki. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj świnki. Oczywiście świnki też mają inną teksturę dodatkową. Można je zespawnować. I świnki tak samo mogą, bum, wybuchać. I bekon. Proszę bardzo. Dobrze. No tak. Wszystko jest fajnie, ale co tutaj robi TNT? No patrzcie, przecież TNT wygląda normalnie. No dobrze. Bierzemy TNT.
Tutaj, żeby było nam. Tak? Proszę bardzo! Pół płytki! Pół płytki! A czy można je wybuchnąć? No proszę państwa, jak najbardziej można. One się robią wtedy tak jakby były zwykłym TNT, ale no to może schodki dach zrobić z TNT, no bo takie schodki, proszę bardzo. Dla mnie super, dobra. Tutaj mamy ścianę, ściana oczywiście jest zwykła. Patrzcie, stawiamy pochodnie i chwilę odczekujemy, ponieważ pochodnie się wypalają, proszę bardzo. Jak widzicie tutaj, pochodnie się wypaliły i tutaj pewnie zaraz reszta też się wypali. Kiedyś jak grałem na początku w Minecrafta, to właśnie myślałem, że pochodnie się wypalają, no ale się nie wypalają, ale jednak w tej wersji się wypalają. Jest to najlepszy w ogóle prima aprilis w Minecrafcie, najlepsze rzeczy dodali. Dropper teraz się nie nazywa dropper, tylko, proszę bardzo, What? Czemu? Dobra, mieszę z tym. Ej, popsuło się! Coś się popsuło, nie? Jeszcze wczoraj nazywał się to flopper. Flopper. A teraz się nazywa normalnie? No jakim cudem? Dobra, fail. Jakiś fail. Ale teraz dropper, nieważne co do niego wsadzicie, będzie wywalał ryby surowe. Jak widzicie. No, wywala rybki. No to miał być flopper, no. Przecież było napisane flopper, a dzisiaj się nagle zmieniło. No jakim cudem. Czekajcie, bo idzie. Dobra. Kolorowe szkło, teraz mamy normalnie kolorowe szkło, ale kiedyś tego nie było. I wyglądało one tak. Akurat to nie jest jakieś takie fajne. Dobra, tutaj trzeba to wywalić, po co mi to? Zombie pigmen, proszę bardzo. Patrzcie co one mają. Tabliczki. A, zapomniałem im dach zrobić. Dobra, mniejsza z tym. Oni mają tabliczki. I te tabliczki nie są nie są takie normalne, prawda? Czekajcie. O, dobra, wypadła tabliczka. Jest git. I ta tabliczka jest zenchantowana. O, ta jest akurat na sharpness 4. Jakby mnie ten pigmen uderzył, to by było słabo trochę. No ale dobra, mamy sharpness 4, jak widzicie. No i jeszcze tutaj mamy bardzo fajną rzecz, ale trzeba się na hard przełączyć. Otóż biorę sobie czerwoną pochodnię i stawiam tutaj i zobaczymy, co się stanie. Klik. Nic się nie stało. Teraz? Nic? A! Już! Proszę bardzo. Ten jest akurat czarny, ale mogą pojawiać się również inne. To nie jest silverfish. O, proszę bardzo. Dopiero teraz zaczęły się pojawiać. Wow! Dobra, już, koniec. Jejciu, no. Jak widzicie, takie czerwone silverfishe albo czarne, różnego koloru, od jasno-czerwonego do czarnego się pojawiają. One chodzą i kurde, i denerwują ludzi. Dobra. Teraz, no cóż. Trzeba piecyk. Piecyk, po co nam piecyk? No, po co nam może być piecyk? Jak myślicie, po co nam może być piecyk? Ano, żeby coś przepalić, prawda? Tak więc wsadzamy tutaj golda. Tutaj sobie. Dobra? I patrzcie. Patrzcie na piecyk. On się zaczyna dymić. I czym bardziej będzie się dymić, tym będzie bardziej jakby nagrzany i tym będzie większa szansa, znaczy szansa. On wybuchnie po prostu zaraz. Poczekamy chwilę i wam pokażę, że on wybuchnie. Dzień dobry. No i proszę bardzo, wybuchł piecyk, dosyć mocno on wybuchł, ale jak widzicie, złoto po nim zostało, akurat się nie spaliło, tak więc
jest okej, okay, prawda? No dobrze, w sumie to na tyle. To był taki przegląd starego Minecrafta, że tak można powiedzieć. I co mogłoby być fajne? To tak. Wybuchające krowy, które znikają. Aha, bo ja wszystkie rozsadziłem. Te latające owce to są po prostu mega. Tutaj te krówki, a szczególnie kurczaki, co znoszą diamenty. Ich one chyba też mogą lapis znieść, ale już nie pamiętam. Chociaż może z nich wypada lapis. Nie, ale o, tu macie diamenta. Zniosła diamenta kura. Świnki. Inna tekstura, też fajne. Półpłytki TNT, no. Ogólnie to by raczej się do niczego tak bardzo nie przydało, ale i tak fajnie wygląda. Wypalające się pochodnie. Mogłyby być na przykład takie pochodnie, które dają o wiele więcej światła, ale się wypalają. Takie by były fajne według mnie. No i flopery, które powinny być flopperami, a nie dropperami. Kurczę, nie wiem dlaczego to się zmieniło. Kolorowe szkło już mamy w Minecrafcie. Pigmeny, które dają tabliczki. Na hita powinienem je zabić, o nie. Dobra, na dwa. No. Wszystko fajne. Te zwierzaczki też są fajne, proszę bardzo, jak widzicie. Się respią. No i cóż, to na tyle, tam mamy wioskę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do kolejnych materiałów. Tutaj jeszcze wioskę zwiedzimy. Dzień dobry. Tak kiedyś wioski wyglądały. Nie wiem, czy inaczej niż teraz, już nie pamiętam. Wieśniacy nie miały głosu wtedy.